Czym jest minimalizm? Kiedy wyszukuję ten termin, wyskakują mi informacje o ruchu artystycznym z połowy XX wieku. Malevich, Judd, Klein i inni 70 lat temu przeprowadzali rewolucję w sztuce, pokazując proste formy. Ale czy obrazy mają coś wspólnego ze współczesnym rozumieniem tego słowa? Witam Was na moim kanale, jeśli to pierwszy raz, kiedy mnie oglądacie. Cześć, nazywam się Ania i w dzisiejszym odcinku będę zastanawiać się nad tym, czym jest minimalizm i co ma on wspólnego z Zero Waste. To wideo powstało we współpracy z Marceliną z Miniversi. U mnie będziemy zastanawiać się, jak Zero Waste'owicz podchodzi do minimalizmu, a Marcelina u siebie będzie opowiadać o tym, jak minimalista podchodzi do Zero Waste. Jeśli chcecie się do niej przenieść, to link znajdziecie w opisie tego wideo. Mój pierwszy kontakt z minimalizmem zawdzięczam ciuchom Steve'a Jobsa. Czarny golf, lewisy i New Balance wyglądają stylowo, jednak noszenie nawet najbardziej stylowego outfitu każdego dnia wydawało mi się czymś niesłychanie rewolucyjnym. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe, żeby ktoś chciał każdego dnia wyglądać tak samo i więcej, jak to jest możliwe, że wyglądanie tak samo nie odbierało mu radości życia. Żyjemy obecnie w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kupujemy więcej, szybciej i z większym impetem. Nabywane przedmioty czcimy niczym bożki, a nowy samochód, nowa para szpilek czy nowy telefon traktujemy tak, jak nasi przodkowie traktowali trofea przyniesione z polowania. Posiadane dobra sugerują nasz status społeczny, a w rezultacie determinują, jak inni będą o nas myśleć. Kiedy jeszcze jako studentka zobaczyłam Steve'a w jego ikonicznym golfie i pomyślałam o tych wszystkich korzyściach, jakie mamy z posiadania i epatowania przedmiotami, nie mieściło mi się w głowie, że ktoś z własnego wyboru może żyć w opozycji do nich. Dlaczego Steve zdecydował się nie epatować bogactwem poprzez noszenie super, mega luksusowych ciuchów? Coś w tym musiało być, nie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się, skąd wziął się u niego pomysł na zmniejszenie rozwiązań ciuchowych do minimum. Wszystko zaczęło się od jego wizyty w Japonii w latach 80. Odwiedził on tam firmę Sony i zachwycił się uniformami, które nosili pracownicy. Po powrocie do Stanów starał się zachęcić swoich podwładnych do noszenia podobnych uniformów, jednak pomysł nie spotkał się z przychylnym przyjęciem. Niechęć pracowników na szczęście nie spowodowała zmiany podejścia u Steve'a, który mniej więcej w tym samym czasie zamówił klasyczny już w tym momencie golf u Issey Miyake, połączył go z niebieskimi lewisami i parą New Balance'ów, i tym sposobem na całą resztę życia zdjął sobie z barków problemy ubraniowe i decyzje modowe. Kapsułowa szafa Steve'a nie tylko ułatwiła mu modowe wybory, ale także pomogła mu zaoszczędzić czas i podniosła przepustowość jego myśli. I wiem, mówienie o przepustowości myśli sprawia, że myślimy o mózgu jako o maszynie, ale spójrzmy na to bliżej. Skoro Steve nie musiał już nigdy myśleć o tym, w co będzie chciał się ubrać, to myśli, które tak to musiałyby być przeznaczone na ten proces, mógł wykorzystać po to, aby stworzyć dla nas smartfona. Minimalizm to znacznie więcej niż golf założyciela Apple, ale idea, która mu przyświeca, pozostanie ta sama. Jest to decyzja o wyeliminowaniu tego, co niepotrzebne, na rzecz czegoś wartościowego. Minimalizm to dla mnie przede wszystkim sposób myślenia. To ograniczenie tego, co nic nie wnosi w moje życie i znalezienie takich zajęć, ludzi i rzeczy, które dają mi radość, które mnie wzbogacają. Minimalizm to nasze indywidualne podejście do przedmiotów, do życia. Zakłada on, że mamy pozbyć się niepotrzebności, tak aby zaoszczędzony w ten sposób czas, pieniądze i myśli przeznaczyć na coś, co jest w naszym odczuciu dużo bardziej wartościowe. Mówię tu o naszych własnych, prywatnych odczuciach, ponieważ wbrew pozorom minimalizm to nie jest zbiór przykazań, które mówią nam o jakichś konkretnych działaniach, które musimy przedsięwziąć w naszym życiu. Minimalizm nie mówi nam, że mamy pozbyć się fotela, mamy pozbyć się książek i mamy pozbyć się kwiatka. Bo przecież oczywiste, że minimalizm pozwala nam zatrzymać kwiatka. Jako minimalista sam musisz się zastanowić nad tym, co należy usunąć z swojego życia, co lubisz robić, na co poświęcasz czas, jakie masz zainteresowania i w związku z tym usunąć ze swojego życia wszystkie te rzeczy, które non-stop notorycznie zarastają tylko kurzem i w związku z tym denerwują Cię, bo jedyne co z nimi zrobisz, to tylko przesuwasz je z miejsca na miejsce w trakcie sprzątania. Teraz jest ten moment, kiedy muszę przyznać, że minimalizm ma w sobie coś z egoizmu. Podejmujemy decyzję, że wiemy, co jest dla nas dobre i odrzucamy to, co według nas dobre nie jest. Ale osobiście uważam, że nie ma nic złego w odrobince egoizmu tu czy tam, zwłaszcza jeśli ma on prowadzić do naszego szczęścia i zwłaszcza
jeśli nie krzywdzimy innych ludzi. Dla mnie minimalizm to droga do szczęśliwego, pełniejszego życia. Szczęście, poczucie spokoju czy spełnienia są związane z przeżywaniem, doświadczaniem, a nie posiadaniem. Pomaga żyć w oparciu o to, kim jestem, a nie o to, co mam. Wydaje mi się, że minimalizm pomaga także rozwijać nasze pasje. Nie wiem, czy zauważyliście, jak dużo twórców jest minimalistami. Marcelina, Matt Devela czy Zorel Amor to tylko kilku z nich, którzy udowadniają, że wyeliminowanie z naszego życia decyzji, których podjęcie nie ma żadnego znaczenia, może pomóc nam osiągnąć sukces. Jeśli potrzebujecie bardziej dobitnego przykładu na to, kto jest minimalistą i przy okazji osiągnął sukces, to wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o Marku Zuckerbergu, który poza faktem, że posiada kapsułową szafę, jest też właścicielem jednej z największych, najprężniej działających platform społecznościowych. W sumie jest właścicielem dwóch takich platform. Minimalizm w wersji XXI wieku to nie kierunek w sztuce, ale sztuka nakładania priorytetów na nasze codzienne zajęcia. Jeśli potrafimy wybrać to, co jest dla nas ważne, z łatwością będziemy w stanie wyeliminować wszystko to, co wcześniej nazwałam niepotrzebnościami. Jeśli zastanawiasz się, co jest w Twoim życiu zbędne i jak zdecydować, jakich przedmiotów należy się pozbyć, to serdecznie zapraszam Cię na kanał Marceliny, gdzie tłumaczy ona, w jaki sposób podejmować nasze minimalistyczne decyzje, a dodatkowo warto też skorzystać z rady danej przez Marie Kondo. Key point for distinguishing items which spark joy from those which don't is to feel the item in your hands. Take each piece of clothing in your hand and see how your body responds. See if it sparks joy in you. Minimalizm nie zakłada, że należy go wcielić w życie w jakiejś konkretnej postaci. Dostajesz totalną wolność w decydowaniu o tym, co, gdzie i jak. W związku z tym słyszałam o minimalizmie finansowym, materialnym, cyfrowym, ubraniowym i wielu, wielu innych. Ja na przykład jestem minimalistką zero-waste'ową. Już jakiś czas temu dowiedziałam się o problemie ze śmieciami, które zalewają świat, o problemie z plastikowym zanieczyszczeniem, czy o problemie nieetycznych produkcji, które wyzyskują ludzi i które są zupełnie czymś niefajnym i niewartym promowania. Od tamtego czasu zaczęłam się pozbywać z mojego domu, ale w etyczny sposób, dużej ilości ciuchów, produktów, które są popakowane w plastik i generalnie wszystkich tych rzeczy, które po prostu w moim odczuciu nie są eko. Efektami moich działań dzielę się na przykład w wideo 50 rzeczy, których nie kupuję i od czasu do czasu dostanę pod nim komentarz sugerujący, że taki styl życia, zaprzestanie kupowania tych wszystkich produktów, musiało być dla mnie niesamowitym poświęceniem i że tak naprawdę moje życie najprawdopodobniej nie ma już sensu. Dla mnie niekupowanie soku, ciuchów z fast fashion czy detergentów zapakowanych w plastik nie jest wyrzeczeniem. Produkty, które nie spełniają moich ekologicznych wymagań, nie są dla mnie ważne, nie przynoszą mi one radości i szczerze mówiąc, jeśli o mnie chodzi, mogłyby po prostu zniknąć, a ja nie zauważyłabym nawet tego. Minimalizm i zero waste mają według mnie bardzo dużo wspólnego. Oba te trendy, mogę chyba powiedzieć trendy, oscylują wokół uszczęśliwienia samego siebie, a także stworzenia jak najlepszej wersji naszego życia. Minimalizm pozwala nam się skupić na tym, co jest dla nas ważne. Jest to sposób na budowanie szczęścia wewnętrznego. Pomaga on nam poświęcić czas na swoje pasje czy na spotkanie z bliskimi. Zero waste z kolei pomaga mi się skupić na tym, co jest ważne dla świata i w związku z tym pomaga mi budować szczęście na zewnątrz mnie. Ponieważ oba te style życia pomagają osiągnąć szczęście i spokój, bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, abyście dowiedzieli się o nich więcej. W opisie tego wideo znajdziecie link do kanału Marceliny, u której możecie się dowiedzieć o tym, w jaki sposób prowadzić minimalistyczny styl życia, w jaki sposób podjąć decyzję, czego można się z niego pozbyć. Zalinkuję Wam tam także kanał Matta Devela, który bardzo dużo mówi o minimalizmie finansowym, co według mnie w dzisiejszych czasach jest niesłychanie ważne, a także kanał Heal Your Living, prowadzony przez ekstremalną minimalistkę i ja co prawda nigdy nie zdecydowałabym się na taki ekstremalny minimalizm, ponieważ lubię mieć w domu łóżko i stół, przy którym mogę jeść, ale wydaje mi się to niesamowicie inspirujące, aby oglądać kogoś i uczyć się od kogoś, który każdego dnia udowadnia, że nie posiadając żadnych przedmiotów, jesteśmy w stanie być równie szczęśliwi, jak posiadając ich całe mnóstwo. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Zero Waste, to w opisie tego wideo podlinkuję Wam moją playlistę z moimi wideami, które zrobiłam na temat Zero Waste, a także kanały Madeleine Olivi i Sustainably Vegan,
które według mnie są zarówno zero waste'owiczkami, jak i minimalistkami i naprawdę w inspirujący sposób dzielą się swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami. Dostaliście dzisiaj bardzo dużo linków, ale mam nadzieję, że nie będziecie tego traktować jak pracę domową, a jako fajny sposób na dowiedzenie się więcej o tym, w jaki sposób budować szczęśliwe życie. To by było wszystko na dzisiaj. Jeśli podobało Wam się to wideo, to dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, to zasubskrybujcie mój kanał. I to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!